Musimy trochę zboczyć z tematu Oka w Górze Lodowej, ponieważ do gry nadchodzi jeszcze jedno ogromne wydarzenie. A wszystko o nim w tym filmiku. Cześć, tu Ernest! Niestety był mały poślizg z odcinkiem Pogrobców Mitów, dlatego w tym odcinku dla moich wspierających został przygotowany konkurs na 1000 hodolców. Chętni do wzięcia udziału muszą zostawić komentarz ze swoim nickiem Fortnite, łapkę w górę, suba i co najważniejsze, w sklepie wystarczy wpisać kod Ernest. Zwycięzcę konkursu ogłoszę w najbliższy wtorek. Okej, a jeśli chodzi o fabułę Fortnite, to na razie każdy skupia się na wielkim oku potwora zamrożonego w Górze Lodowej. I to nie bez powodu. Jest żywe, duże, straszne i przede wszystkim to tak naprawdę jedyny trwający event w grze. Mogliście się już u mnie dowiedzieć, że ten potwór raczej nie będzie przyjazną istotą. Od mojego ostatniego materiału na ten temat dzięki Hypexowi dowiedzieliśmy się jeszcze, że to dopiero lewe oko, na co wskazuje nazwa pliku tego obiektu. Przyszłość Góry Lodowej tego potwora to dla nas jeszcze jak loteria. Po tych kilku sezonach przekonaliśmy się, że Epic Games zawsze przygotowuje coś, czego prawie nikt się nie spodziewał. Może z wyjątkiem wulkanu, erupcja była nieunikniona. Jeśli chodzi o poszlaki co do tego, czym jest to coś w Górze Lodowej, to już wykorzystaliśmy wszystko, co mamy do dyspozycji. Ale nie nudźcie się! Twórcy gry szykują dla nas coś jeszcze równie ciekawego. Więc każde wielkie wydarzenie w grze było spowodowane przez złoczyńców, a efekty jej działań były jeszcze gorsze. Kostka Kevin w sezonie 6 zesłała na wyspę hordę zombiaków. Król Lodu w sezonie 7 zrobił to samo, a Król Ognia w sojuszu z Władcą Zgliszcz zamienili najważniejsze miejscówki w grze w pył. Do tego obudzili oni potwora, który miał drzemę w Górze Lodowej. I ten potwór też ma być naszym przeciwnikiem. Jak się możecie tego spodziewać, to, czy wam zaraz powiem, to kolejne złe wydarzenie. Neowykrzywione są pełne nowoczesnych budynków, pełnych oświetlenia i technologii. A na szczycie tego są jeszcze ruchome hologramy, ministerowce i strumienie powietrzne. To wszystko wymaga jakiegoś źródła energii. Potężnego i stabilnego źródła energii. Ten problem został rozwiązany dzięki współpracy z tą oto tajemniczą postacią, która jest prawdopodobnie szefową skarbca, a przynajmniej częścią zarządu. Co wiemy dzięki hełmowi, który trzyma jej posąg. Taki sam hełm był na biurku podczas wydarzenia w skarbcu, gdy trwał jeszcze sezon 8. Z wcześniej wspomnianego skarbca jest przekierowywana energia prosto do neowykrzywionych. Prawdopodobnie nie tylko neowykrzywione polegają na tym źródle energii. Jest jeszcze mega market, latające platformy, strumienie powietrzne po całej mapie i tak dalej. Co gdyby wam powiedział, że dojdzie do awarii, najważniejszego źródła energii na tej całej mapie? Właśnie tak może się stać. Z doświadczenia wiemy, że w karnetach bojowych często są ukryte podpowiedzi o tym, co nas czeka w obecnym sezonie. Dla przykładu ikona Kaidan w sezonie 7 za 77 poziom karnetu nawiązywała do postaci więźnia, czyli Króla Ognia, który był więziony przez Króla Lodu. Ta postać była do odblokowania za wykonanie wszystkich wyzwań do 8 tygodnia. W zaś obecnym sezonie, za 77 poziom tuż obok ikony wybuchu, do blokowania są smugi spadają o nazwie wyładowanie. W tym przypadku do naszych spekulacji lepiej będzie pasowało tłumaczenie angielskiej nazwy, która brzmi Power Surge. Po polsku to znaczy między nimi przepięcie. Najprościej przepięcie określa wzrost napięcia ponad maksymalną wartość, którą jakaś instalacja elektryczna może najzwyczajniej utrzymać. Taką instalacją elektryczną jest na przykład ten potężny elektryczny strumień ze skarbca. Tak jak już o tym wspomniałem, taka smuga spadania znajduje się tuż obok ikony wybuchu. Ale to nie wszystko. Jeśli teraz w grze w odpowiedni sposób przenikniemy do wnętrza tego strumienia, to na jaw wyjdzie wygląd przewodów idących w środku tej instalacji. Uwierzcie mi, twórcy Fortnite nigdy nie przygotowali czegoś takiego bez powodu, tym bardziej, jeśli nigdy nie mielibyśmy okazji tego zobaczyć w grze. Jak sami widzicie, zapowiada się kolejny event. Jeśli takie źródło energii zostałoby zniszczone przez nadużycie, to wykrzywione wieże, które na nim polegają, znowu skończyłyby bardzo źle. Wtedy byłby pożytek z obecnie statycznych wiatraków. Może to jest tak zwany plan B, gdyby coś poszło nie tak ze skarbcem. Tak samo elektrownia ciśnieniowa. To wszystko nam daje znać, że w okolicach 8 lub 9 tygodnia, albo w następnym sezonie, dojdzie do kolejnego ogromnego wydarzenia. Tym razem z elektrycznością w roli głównej. Ja już nie mogę się doczekać. Tak, to tylko przypuszczenia i może wydarzy się coś kompletnie innego, ale to wszystko zdaje się mówić co innego. Nie zapomnijcie dodać czegoś od siebie w komentarzach. Może uda nam się wspólnie wyczytać, co takiego szukają ludzie z Epic Games. Zachęcam do komentowania. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.